Dzień dobry, moi drogie strzelce. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytań na październik. Zanim przejdę do kart, chciałabym również Wam wspomnieć, że mniej więcej od połowy grudnia, najpóźniej od świąt Bożego Narodzenia, do realnie marca, być może nawet kwietnia, nie będę wykonywać czytań prywatnych z uwagi na różnego rodzaju zaplanowane sprawy osobiste. Po nowym roku bez zmian będę realizować jedynie filmy astrologiczno-tarotowe, odpowiedzi na pytania dla osób wspierających mój kanał, tam jest ta trzecia możliwość, zadaj pytanie, oraz prośby o czytania od klientów powracających do mnie, tak? Dobra, i tej informacji też nie będę powtarzać w kółko w każdym filmie, natomiast będę Wam zostawiała krótkie przypomnienie w opisie filmu, żebyście mieli to z tyłu głowy, jak to się mówi. Zaczynamy, kochani, czytanie dla Was. Dla osób, które pytają mnie w komentarzach, jakich talii użyłam, tutaj proszę, macie opakowanie do kart, opakowania do kart, których będę używała w październikowym czytaniu dla Was. Teraz tak, na YouTube sprawdzamy energię w ujęciu ogólnym. Jest dostępna wersja Vimeo, link do tej wersji znajdziecie w opisie filmu. Co jeszcze? Osoby wspomagające mój kanał, wspierające moją działalność otrzymają jak zawsze link do filmu dodatkowego. Zaczynamy i zaczynamy od przesłań dla Was. Bądź pozytywny, super. Chyba tego Ci brakuje, drogi strzelcu, bo te ostatnie czytania były różne. No i zobacz, bądź pozytywny i zatroszcz się o swoją wibrację. Otaczaj się, staraj znaleźć sobie takie bardzo pozytywne, budujące środowisko wokół siebie. Wyczyść przestrzeń też z tego, co mogłoby Ci zaburzać energię. Tak tutaj karta mówi, to jest talia prawo przyciągania. Bardzo ze sobą współgrają obie te informacje, więc może to być dla kogoś ważne. Zaczynamy. A jeszcze chciałam powiedzieć, a propos czyszczenia energii. Tak mi teraz przyszło do głowy, to też może być dla kogoś ważne, więc o tym powiem. Bliźnięta miały też prośbę o wyczyszczenie energii, jeśli chodzi o przesłanie. Tak? Więc to szczególnie jakby dla osób, które na przykład mają bliźnięta w swoim horoskopie urodzeniowym albo mają do czynienia być może z bliźniakami. Dobra. I teraz tak. Zaczynamy. Co mamy w przeszłości? Królowa Kielichów. To dla mnie jest trochę końcówka września. To jest moja intencja, to tak odczytuję. No, Królowa Kielichów, osoba, która stawia na siebie, moje drogie strzelce. Tutaj jest ktoś, kto wie w emocjonalnym, tak to nazwę, zakresie, czym dysponuje. Ma miłość w sobie ogromną, natomiast na tym tronie siedząc, jak dla mnie, odwraca się i trochę chroni od sytuacji niesatysfakcjonujących. I może to jest właśnie to, co pozwala Wam zadbać o własną wibrację. Zaraz będziemy to doprecyzowywać po kolei, ja póki co lecę dalej. Teraz mamy dwa miecze. Co mam zrobić? Mam za mało informacji, żeby podjąć decyzję, żeby odpowiedzieć, żeby zacząć działać. Mam za mało informacji i będziecie zbierać informacje, z niczym się nie spiesząc, zakładam. Zakładając najlepsze możliwe rozwiązania, pozostając pozytywnym, ale zanim zdecydujecie, oprócz intuicji, która nam się tutaj również pokazuje, rozważamy wszystkie za i przeciw, ponieważ tylko zebranie wszystkich informacji i rozważenie tematu dogłębnie pozwala nam ściągnąć tą opaskę z oczu i zobaczyć rozwiązanie. Następnie wyzwanie. Pięć mieczy. Oczyszczenie energii, jak nic. Pięć mieczy to jest po prostu, może czasami trzeba wywalczyć swoje w taki bardzo, ja to nazywam, harszki sposób. Może trochę nieprzyjemny, może przesunę, żeby było więcej miejsca. Bo tu jest walka o swoje, ale stawiacie na swoim bardzo mocno. Uważajcie, żeby później nie było wyrzutów sumienia. To jest wyzwanie, jak postawić na swoim. Bo jeśli macie doprowadzić do jakiejś zmiany w trosce o własną wibrację, to tutaj nie ma jakby sprzeciwu też. Jest jakieś odłączenie wręcz. Nie do końca moim zdaniem, uwaga, i to jest ostrzeżenie na tym poziomie już, bo tutaj podejmujemy decyzję, co zrobić z daną sytuacją.
A tutaj w Piątce Mieczy my działamy trochę pod wpływem jakiegoś impulsu, tak bardzo chcemy wywalczyć swoje w tej sytuacji. Nie do końca wiemy, czy ci ludzie, którzy są na karcie, oni szli, żeby zrobić nam krzywdę, czy żeby nam pomóc i, nie wiem, coś miłego zaproponować. Ale my z góry zakładamy, że musimy postawić na swoim. Oni chyba nie chcieli walczyć, bo ich miecze leżą. Ja to tak odczytałam teraz. No dobra, zobaczmy dalej. Rada. Rozwój duchowy. To po pierwsze, byk może być dla Was ważny, może Wam udzielić jakiejś wskazówki, coś podpowiedzieć. Ale w ogóle otaczanie się właśnie, widzicie, jeśli chodzi o otoczenie Wasze, to otaczanie się no, takimi ludźmi, takim środowiskiem, taką społecznością, która Was rozumie, okay, która ma podobne wartości być może, tak, która jest inspirująca, która Was do czegoś może zachęcić, do rozwoju. Duży rozwój własny ogólnie, duży rozwój własny. Jakieś urzędy też, okej. Okay. Jesteś ważni, 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 bardzo ważni ludzie. Tutaj się pokazuje jako rada, ale ktoś z ogromnym autorytetem. Dobrze, zobaczmy dalej, jaki jest wynik. Magik, dzień dobry, manifestuje. As kielichów jest na spodzie. Jeśli będziesz chciał tej miłości, żeby ona do Ciebie wróciła z tą konkretną osobą, to ją tutaj wykazujesz na końcu. Jeśli będziesz chciał w ogóle kogoś nowego lub tworzyć coś, miłość do siebie, tutaj mamy przecież też As kielichów, to niekoniecznie miłość do drugiego człowieka, to jest w ogóle miłość do siebie, kiedy my czujemy, że wszystko zaczyna się nam spinać i układać. Nie ma żalu, nie ma smutków, tak? Porzuć smutki trochę. I ten magik daje nam możliwości tworzenia. Jest wszystko. Przed Tobą leży to, czego pragniesz. Myśl pozytywnie. O tym też mówi magik. A teraz doprecyzowujemy. Przeszłość mamy królowa kielichów i kochankowie. Ktoś miał wybór. Wy byliście bardzo w kogoś wpatrzone. Albo ta osoba w Was. Ale tutaj się ktoś zastanawiał, czy tak, czy nie. Ktoś miał jakiś wybór, tak? Chociaż, nie wiem, no miłość była w przeszłości. Miłość. I bliźnięta się pokazują silnie. I powiedziałam Wam tutaj w tym oczyszczaniu otoczenia, że bliźnięta miały podobne wejście, więc de facto zwróćcie proszę uwagę na film dla bliźniąt. No, miłość, romans, tak, jakby, ale też zastanawianie się na temat wyboru jakiejś innej drogi, dla mnie już nie romansowej, co jest spójne ze mną, z moim sercem, co mi da radość, gdzie mam tą pasję swoją do życia. Okej, okay, teraz królowa buław i dwa miecze, no to tu jesteś w swojej własnej energii. Jak już sobie wszystko rozważysz, z jakiegoś powodu jest potrzeba, żebyś się nad tym zastanowił, po prostu karty się nie pokazały tak od czapy, jak to się mówi, tylko chodzi chyba o to, żeby podjąć decyzję, której jesteś świadomy i pewny, że czegoś chcesz lub czegoś nie chcesz, bo królowa buław doskonale wie, czego chce i ona jest egoistką de facto, bo stawia na siebie, tak? Więc tutaj moim zdaniem bardzo silnie rysuje się potrzeba postawienia na siebie i na swoje własne potrzeby. To jest dla mnie taka energia. Więc też jeśli do Was przychodzą jakieś propozycje w tym Asie Kielichów na przykład, a coś wcześniej Was, nie wiem, rozczarowało albo nie było zgodne z Wami do tego stopnia, że teraz musicie dbać o swoją wibrację, troszczyć się o nią, podnosić ją, czyścić otoczenie, czyścić swoją energię, oczyszczać się, tak, dokonać jakiegoś detoksu być może, no to bardzo ważne jest właśnie, żeby podjąć decyzję zgodną z Wami, z tymi Waszymi potrzebami, a nie taką, o której chodzi tylko i wyłącznie tej drugiej stronie. Wyzwanie. No, pięć mieczy, pięć mądr, jakieś sprawy materialne. Wyzwaniem może być walka o pieniądze, wywalczenie sobie pieniędzy, podwyżki. No, powiem Wam tak, no, jakieś kwestie natury finansowej mogą mieć znaczenie, mogą być dla Was wyzwaniem w październiku. I jeszcze powiem Wam szczerze tak, jeśli kogoś od siebie odsuwacie, To jest duża prośba, żeby, bo ta piątka mieczy tak mi się pokazuje, żeby nie robić tego w ten sposób, że ci ludzie później czują się tak. Okej? Okay? Po prostu.
opuszczeni, zdruzgotani, sponiewierani. Nie twierdzę, że tak robicie, ale absolutnie tego nie twierdzę. Tylko, że czasami jedno słowo, wiecie, jedno zdanie nieprzemyślane do końca, albo w momencie, kiedy gdzieś tam rządzi nami ego i ten zapłon za szybko się, że tak powiem, odpala, może spowodować, że będą później wyrzuty sumienia. No. Zwróćcie na to uwagę. Jeśli kogoś pożegnacie, to ta osoba będzie za wami tęsknić, albo w ogóle za wami tęskni. Jeśli się rozstaliście, lub być może, wiecie, to jest tak, że ktoś tak postąpił waszym, jakby wobec was i wy się odwróciłyście od tej sytuacji, odwróciliście od tej sytuacji. To jest 5 monet, to jest Merkury w byku, to ta osoba realistycznie, realnie oceniła sytuację i za wami tęskni i czuje się odrzucona. Z jakiegoś powodu. Więc byk bardzo mocno się pokazuje w waszym czytaniu i bliźnięta. Dobra, idźmy dalej. Rada. Zobacz. Ty jesteś ty. Bądź sobą. Bądź sobą, rób swoje. Jeśli czegoś nie czujesz, nie działaj. W końcu karta umiarkowania to jest ta energia, w której my, ja uważam tak przynajmniej, wiem kiedy mam reagować i jakby działać z najwyższym natężeniem i angażować swoją energię, a wiem kiedy mi się nie chce i tego nie zrobię. Więc po prostu bądź sobą. Tu jest też energia jakby takiego, powiedziałabym, naprawdę powrotu do korzeni trochę. Powrotu do siebie sprzed tej sytuacji. Uzdrowienie, naprawa. I ogromny rozwój duchowy, ogromny. No i mamy tutaj co? Rycerz buław, to też wy przy magiku, na spodzie 10 kielichów, pięknie. Nie wszystko jest stracone. Ktoś stracił coś z wami raczej, albo ktoś czuje, że traci coś z wami, albo to się już zadziało. Jako wynik rycerz buław, magik, idę po swoje. I hoj, przygodo, i do przodu. Tego w tym momencie potrzebuję. I już. Zwróćcie również uwagę, to wchodzimy tak, wiecie, no, do listopada, więc w energii takiej listopadowej, a z końcem listopada już się zaczyna wasz sezon, więc to po prostu uważam, że będziecie mieć coraz więcej energii w sobie, pięknie. Karty podsumowujące jeszcze dla was. O, poczekajcie, samo mi wypadło. 9 kielichów. Do tego trzeba dążyć. Paść buław i czwóreczka monet. No więc tak, o pieniądze trzeba będzie powalczyć, to nam się pokazało już wcześniej, bo tutaj czwórka monet też mówi, bądź praktyczny, jeśli chodzi o sprawy finansowe, tak? Uważaj, na co wydajesz. Jeśli chcesz wydać na jakieś spełnienie marzeń, wydaj, spełnij swoje marzenia, ale później nie rób sobie wyrzutów, że za dużo wydałeś, powiedzmy sobie, w sposób nie do końca, no nie wiem, jak to nazwać. Praktyczny, ok? Bo to jest czwórka monet dla mnie, karta praktyczności, karta produktywności i to chodzi o kwestie zawodowe, finansowe, na to trzeba należy zwrócić uwagę. Może oszczędzać z jakiegoś powodu, może dwa razy się zastanowić, zanim na coś wydamy. Natomiast tutaj w ogóle, jeśli chcesz zrealizować jakieś swoje marzenie, to je zrealizuj, działaj. Bądź spontaniczny, to bym chciała powiedzieć, bądź spontaniczny, tylko to się może wiązać z jakimś wydatkiem finansowym, więc tak jak mówię, możesz zrealizować, przecież zawsze możesz wszystko. Tylko później, żeby nie było wyrzutów sumienia, że za dużo pieniędzy zostało roztrwonione. I to jest moja informacja dla was na październik. Tak jak powiedziałam, spody talii bardzo ładne, 10 kielichów, as kielichów, więc ewidentnie jakieś sprawy romantyczne dla was ważne. Szansa na odtworzenie tej wspólnej przyszłości, szansa na znalezienie osoby, z którą mogę tę przyszłość mieć, się tutaj pokazały, ale pokazało się też bardzo silnie, że jest jakiegoś rodzaju sytuacja, z której w październiku dobrze jest się oczyszczać, tak? Zadbać o swoją wysoką wibrację. Ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.